po raz pierwszy podjęliśmy taką akcję i stworzyliśmy taką grupę w 1973 roku. To był moment, kiedy połączono ZMS, czyli Związek Młodzieży Socjalistycznej, tam Związek Socjalistyczny Młodzieży Wiejskiej, jakiś tam stworzono i ZSP, czyli Zrzeszenie Studentów Polskich, połączono w SZSP, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, czyli przywalono ten stępień ideologiczny. I myśmy w takiej grupce zdecydowali, że nie możemy tego zostawić, że to jest po prostu tak skandaliczne działanie, takie nieliczenie się w ogóle z opiniami dokonane ponad głowami, ale tak naprawdę to nie o to chodziło, bo tak w ogóle się wszystko działo, ale to był troszkę pretekst, żeby pokazać ten mechanizm, pokazać, że jesteśmy absolutnie uprzedmiotowieni, jak się nas traktuje. Musieliśmy zrobić taki duży wiec na uczelniach, serię wieców, ale okazało się, że ludzie tak zgadzając się z nami, że to po prostu no, jest jak jest, ale oczywiście nie mieli najmniejszej ochoty na to. Ale i wreszcie skończyło się na tym, że ja napisałem, wspólnie żeśmy zredagowali, a ja na maszynie napisałem, na maszynie mojej koleżanki, przyjaciółki wczesnej, której ojciec był ważną postacią w tych strukturach władzy. I ja na tej maszynie wystukałem, znaczy przepisywałem te ulotki no i rozrzuciliśmy tych tam ileś set ulotek z protestem przeciwko temu. To był taki pierwszy akt. Zresztą pojawiła się taka grupa, która zajęła się, znaczy myśmy, się taka grupa dyskusyjna, gdzieśmy rozważali, starali się dotrzeć do druków nielegalnych, do tych, znaczy do druków nielegalnych nie było, tylko do emigracyjnych wydawnictw, coś tam z paryskiej kultury dostaliśmy, ktoś coś tam załatwił, tego typu rzeczy. No i gadaliśmy, jak to młodzi ludzie. No i w tej grupie było takie środowisko moje, czyli to środowisko, czyli Staszek Pyjas, przyjaciel bliski, Lesław Maleszka, Bogdan Bek i Wiesiek Bek, Mirek Kwiek, Iwona Galińska, moja późniejsza żona, obecna żona, moja żona po prostu. No i jeszcze parę innych osób, no trzeba by dodawać, był Bronek Maj, Bogdan Rudnicki. Bezpieka nas wtedy już przesądowała i wtedy po raz pierwszy nas weszła tam. Weszła, mnie akurat sadzili na 48 do aresztu po raz pierwszy w moim życiu, ale nie widziałem na 40, myślałem, że już wtedy siedział. Że to, już są, to był 76 rok, ale to była wiosna, to był przełom kwietnia-maja i koniec kwietnia. Jeszcze nie było KOR-u ani nic takiego. No wtedy Maleszkę zwerbowali. No, część tej grupy się bardzo przestraszyła, rozsypała, ale myśmy dalej próbowali coś, zastanawiali się robić. Potem były wydarzenia te czerwcowe w Radomiu, Ursusie i jeszcze innych miastach. I też chcieliśmy coś robić, tylko zastanawialiśmy się, co jest w ogóle możliwe i nagle okazało się, że pojawił się KOR, powstał Komitet Obrony Robotników. Oni tu jakoś przyjechali? Nie, z Wolnej Europy. Nie, w ogóle nie mieliśmy żadnych kontaktów. Żadnych kontaktów nie mieliśmy wówczas. Ale jeszcze zanim KOR, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy KOR powstał, ja zostałem wyrzucony dyscyplinarnie ze studiów, na piątym roku. Byłem na piątym roku, czyli de facto miałem skończone całe studia, miałem wszystkie egzaminy zdane, wszystkie zaliczenia i mnie wyrzucono. I wtedy niespodziewana rzecz, wtedy poznaliśmy tą grupę, bo zainteresowała się tym taka grupa ludzi, których ja niektórych z nich znałem, Lilę Batko na przykład, ale, czy Józka Ruszara, ale nic nie wiedzieliśmy o swoim działaniu. Okazało się, że to tu byli ludzie z Beczki, czyli duszpasterstwa akademickiego. I oni się zainteresowali tym faktem wyrzucenia mnie i przyszli dowiedzieć się, pomóc nam. Rysiek Terlecki tam był jeszcze wokół nich, on już wtedy nie studiował, już skończył po studiach, no ale był w tej grupie. No i wtedy poznaliśmy się w ten sposób. A moja sprawa wyglądała w ten sposób, że Staszek zdecydował się napisać taki protest, sygnować, żeby mnie przywrócić. Bardzo ostry ten, on pisał go z Maleszką, Maleszka chciał tonować, a Staszek mówi i tak mało kto to podpisze, to niech chociaż to będzie przyzwoite. I ku naszemu zdumieniu ogromnemu, prawie cały rok blisko 100 osób podpisało ten protest. Ale wtedy we wrześniu już, jak powstał KOR, to myśmy zaczęli szukać dojścia jakichś i zbierać pieniądze, organizować takie zbiórki między, no tak ile kto miał, co dawał ten. No ale i w tej grupie zaczęliśmy wspólnie coś robić, razem z tymi z Beczki.
No i to był taki, no i to ona tak tworzyła się coraz mocniej. No i wreszcie takim naszym doświadczeniem. A to akademiki wtedy były, domy prywatne? Domy prywatne, akademik dla nas głównie to Żaczek. Domy prywatne to mieszkanie Lili Batko na ulicy Grodzkiej, mieszkanie Bogusia Sonika na ulicy Floriańskiej, moje mieszkanie na Chocimskiej. I, no, i, no i ten Żaczek, ten akademik. Ja optowałem za tym bardzo mocno, i to się tego strasznie bali, bo że trzeba zebrać podpisy, napisać list z protestem przeciwko temu, co się dzieje, protestem przeciwko żądaniem uwolnienia tych robotników, którzy siedzieli z ogromnymi wyrokami, po 10 lat mieli, z protestem przeciwko ich traktowaniu, bo oni masakrowani byli, straszne tam rzeczy się z nimi działy. No i gonię taki list protestacyjny. No i to tak ciągnęło się i wreszcie ten list, żeśmy się chyba zdecydowali napisać na, już na początku 77 roku, coś, albo pod koniec 76, to już nie pamiętam. Pamiętam, że to był niesamowity sukces, bośmy zebrali 517 podpisów. To był ten 77 rok i zabójstwo Staszka. No to, prawda, to było takie zupełnie, bo myśmy powołali SKS, Studencki Komitet Solidarności. Gdzie się pan dowiedział kiedy o zabójstwie? Ja się dowiedziałem u siebie w mieszkaniu. Przyszli do mnie moi koledzy, Mirek Kwiek i jeszcze parę innych osób, już nie pamiętam kto tam był. Bogdan Biela, gdzieś tam jeszcze. To taki łomot straszliwy do drzwi. Ale pomyślałem, to bezpieka, otworzyłem i stał Mirek taki i mówi, bezpiecy zabili Staszka. Ja myślę, że się zwariował. No i tak, ja poleciałem, bo oni już byli przesłuchani. Ja poleciałem, tego dnia znaleziono, to było 7 maja, znaleziono zwłoki Staszka. No i wtedy ja poszedłem z Jackiem Nowaczkiem i z Iwoną najpierw usiłowałem do Zakładu Medycyny Sądowej dowiedzieć się coś, nas przegonili, ale tak pytałem różnych ludzi, domyśliłem się, że zwłoki mogą być w prosektorium, najprawdopodobniej są w prosektorium, poszedłem w prosektorium, dałem w łapę temu cieciowi, on wyjął na szufladę. Oni się nie zorientowali, że ktoś może być tak bezczelny, to był PRL, to trzeba zdać sobie sprawę, że takie rzeczy to nie przychodziły do głowy. I myślę, że jestem tym krewnym, do którego się podałem. Ja powiedziałem, że jestem bratem w ogóle chyba. I wyjął tą szufladę i zobaczyliśmy człowieka zatłuczonego. To dokładnie widać. No a potem już było wszystko jasne. Potem były manifestacje w czasie juwenaliów, powołania Studenckiego Komitetu Solidarności. No chodziliśmy w tym tłumie i mówiliśmy, co się dzieje. Jaki był odbiór tego? No odbiór to... To ja teraz widziałem film, który bezpiecy robi. To bardzo charakterystyczne. Ja stoję z Wojtkiem Onyszkiewiczem, członkiem koru, który przyjechał, i Elą Majewską, późniejszą w pierwszym składzie SKS-u, i przylepiamy taki plakat na Szewskiej. Ale to jest PRL, kolej jest taki, jaki jest, więc przylepiamy, chcemy odejść, a plakat się odrywa. I tak się tak parę razy powtarza, a ludzie się boją. Przychodzą, odsuwają się, ale stają w odległości kilku metrów. I wokół nas jest taka próżnia, już jest tłum daleko, ale jest próżnia. Ludzie patrzą, co się dzieje i w pewnym momencie jedna osoba podchodzi blisko i tłum rusza. Ludzie byli niesamowicie pozytywnie do nas, wszyscy byli przeciwko temu systemowi, wszyscy się bali. Tutaj była ta historia taka, że w ogóle były dwa pochody pod rynek, bo okazało się, że myśmy nawoływali ludzi, żeby w niedzielę tam, msza była rano, i że w niedzielę wieczorem się zebrać na Tiszewski, żeby stamtąd pójść pod Wawel. I kiedy przyszliśmy tam wieczorem, to już okazało się, myśmy wiedzieli, kto jest kto, że tam były takie ileś szeregów ubeków, którzy usiłowali zablokować tą Szewską i zablokowali ją. Ta pierwsza grupa ze sztandarami się przebiła, ale potem się już nie dało w ogóle. I ta grupa pierwsza poszła i do nich zaczęli się dołączać spontanicznie ludzie. I to była ta pierwsza grupa, która odczytała to. A ja z kolei zorientowałem się, że nie sposób, bo to był taki na ileś metrów gruby, te wielo tam złożone, nie wiem, tam z 10 szeregów tych ubeków. Ten taki tampon uniemożliwiający wejście na rynek. To ja powiedziałem, żebyśmy odwrócili to i poszliśmy na planty. I ten tłum poszedł na planty za nami i szliśmy plantami, gasili latarnie, pamiętam. W
pierwszym szeregu właśnie szła Lila Batko i moja żona. I myśmy chodzili po uczelniach, mówili, co się dzieje, proponowali to angażowanie. Problem był taki, że myśmy sami nie za bardzo wiedzieli, jakie formy działania przybrać. Ja pamiętam, że wtedy udało mi się zorganizować na czas jakąś taką pierwszą poligrafię. No jest taką strasznie kulawą, bo poprzez Janka Piekłę, przyjaciela, który pracował w takiej firmie, podsunął to, oni identyfikowali wtedy wszystkie powielacze te spirytusowe, ale on podsunął tam, ja nie znam technicznie tego, to coś, co identyfikowali, podsunął ze starego powielacza. W efekcie ten powielacz był nie do zidentyfikowania i myśmy go wynosili w nocy z tego zakładu. Wieźliśmy do takiego wuja Janka na Wolę Justowską i tam żeśmy tłukli to nasze teksty, to znaczy to naszą deklarację, potem nasze cele i założenia. No i to tłukliśmy tego w 200 parę dziesiąt egzemplarzy mniej więcej, udawało się tego wyciągnąć. Po prostu ogień i woda. No wcześniej ta opozycja była jednak bardzo mała i słaba. 80 rok to zasadniczy skok. No to dla mnie, ja byłem na strajku w stoczni. No, pojechałem do Gdańska, już czułem, co się dzieje. Pojechałem już z żoną, Iwoną, z tą żoną do Gdańska i byliśmy tam w pierwszej ekipie, która tam weszła do stoczni z zewnątrz. I obserwowaliśmy te pierwsze negocjacje jeszcze wtedy tylko z dyrekcją stoczni. To jest wstrząsające to zachowanie tych robotników, to zupełnie było coś zupełnie nowego. Ja wyszedłem 1 września, wypuścili na mocy tego porozumienia, że no, 3 osoby zamknięto wtedy w Krakowie z sankcjami, to znaczy Andrzeja Mietkowskiego, Wojtka Sikory i mnie. No i zaczęło się takie gorączkowe, no już wiedzieliśmy, że to jest inny świat, to jest, po prostu było coś nieprawdopodobnego. Zresztą myśmy na początku zrobili ulotki własnym sumtem, a wtedy już mieliśmy porządną poligrafię, przez te kilka lat żeśmy się dopracowali, byliśmy w stanie dość szybko zrobiliśmy parę dziesiąt tysięcy tych ulotek, mi się zdaje, że 30 kilka tysięcy, pamięć nie myli. Rozrzuciliśmy ich, podając jak zawsze nasze miejsca kontaktowe, żeby ludzie przychodzili i dowiadywali się, jak można tworzyć związki zawodowe. I to było coś zupełnie niezwykłego, bo o ile normalnie to tam pojawiali się jacyś ludzie, różni wariaci tego, to wtedy przez te kilka pierwszych dni to myśmy w ogóle nie mogli spać, bo non-stop tłumy ludzi do nas waliły.